szpilki, marzenie niemal każdej kobiety. W Rybniku jednak, szczególnie w okolicach Placu Wolności, marzenia ścierają się z rzeczywistością. Tutaj nie ma mowy o zgrabnym przejściu z punktu A do punktu B, bo na przeszkodzie stoją te kostki, a na tych kostkach kostki można połamać. Buty no troszkę zdarte przez te kamienie właśnie i w obcasach się ciężko chodzi. Chyba widać jak się idzie. Strasznie się chodzi po tych kostkach. Już tyle razy buty, obcasy zmieniałam, że naprawdę. Strasznie. Jakoś sobie radzę, ale mogłoby być bardziej płasko. Kto nie omija Placu Wolności szerokim łukiem, ten coraz częściej trafia tutaj, do Zakładu Szewskiego. Można powiedzieć, że dzięki kostkom znajdującym się niemal w samym sercu Rybnika, u szewców interes się kręci. Bardzo się skarżyły niektóre panie, no przeważnie wszystkie panie, to praktycznie Plac Wolności omijały szerokim łukiem, nie? Wolały iść trochę metrów dłużej, nadrobić trochę drogi, no ale żeby nie iść po tym bruku, nie? Bo z tego co ja wiem, to tym bruk to jest masakra. Brukowa masakra ma się w końcu skończyć, tak przynajmniej zapewniają w Urzędzie Miasta. Od przyszłej wiosny będzie można chodzić po szerokim na metr, płaskim, gładkim i antypoślizgowym chodniku. Potem od Placu Wolności do rynku. Tak będzie. Decyzją prezydenta Piotra Kuczery zmieniamy nawierzchnię na odcinku od ulicy Reja w kierunku Galerii Handlowej Focus Park w Rybniku na terenie Placu Wolności i w kierunku dojścia na rynek od Placu Wolności. Kobiety nie kryją radości. Bardzo się cieszę właśnie, że teraz w końcu ktoś wymyślił i wpadł na ten pomysł, że będzie to zmienione. Kobiety jednak nie są jedynymi adresatami tego od lat wyczekiwanego prezentu od władz miasta. Narzekało bardzo wielu mieszkańców, narzekali niepełnosprawni, którym bardzo trudno jest się poruszać po tym obszarze. Nowy chodnik ma być gotowy końcem maja, będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Będą miały też takie ograniczenia, oznaczenia dotykowe dla osób niepełnosprawnych, tak żeby ta trasa była jasno wytyczona, żeby było im się wygodnie poruszać. Osób, które się cieszą z metamorfozy Placu Wolności jest więc sporo. Nie oznacza to jednak, że cieszą się wszyscy. No wiadomo, jeżeli panie w szpilkach nie będą tracić fleków, no to nie przyjdą ich naprawiać, nie? Ale wiadomo, dobro klienta najważniejsze.